Dzień dobry. Witamy was serdecznie w KDM Online. W KDM Online. Witam serdecznie pastora Filipa Olszewskiego. A ja witam serdecznie pastora Zbigniewa Marca. Jesteśmy pastorami w kościele do miasta Krakowa. Dla tych, którzy nas nie znają i prowadzimy tutaj kościół. Dzisiaj mamy... Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat jednej z takich tej rzeczy, które, które przeżywamy i które są dla nas ważne. Ale zanim zaczniemy dzisiaj, ty masz ja historię, dzisiaj mam co masz właśnie? przygotowaną historię do powiedzenia. Zanim przejdziemy do twojej historii, akurat żyjemy w takich czasach, kiedy to nagrywamy, to jest, bo nie wiem, kiedy będą ludzie to oglądać, bo to będzie w sieci. Jesteśmy w trakcie tej pandemii całej covidowej. Wczoraj miałem okazję być w sklepie i jedna znajoma pani, Przerwała tam usługiwanie i powiedziała, że właśnie przeczytała, że. myślałem, że kazanie mówiła, że usługiwała. Usługiwała, czyli sprzedawała tam i mówię, no właśnie, właśnie tutaj czytałam, że tam naukowcy coś odkryli a propos covid -a i, i tam zaczęła taką historię mi opowiadać, bo no, nie, nie, nie skojarzyłem do końca, bo takie nazwy poszły, że ona nie wiedziała o czym mówi i ja nie wiedziałam o czym ona mówi. No i tak doszliśmy do tego, że mówię, że w tych czasach strasznie ciężko jest znaleźć, nie dość że nawet, że naukowca czy fachowca, ale komuś, komu, komu można zaufać okay. I, i, i są ludzie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, są jest tak wiele ludzi, którzy którzy są na pewno naukowcami, ale jest, są sprzeczności, trudno zaufać i tak naprawdę odkryć, w komu, komu wierzyć. Zaufać. I chcemy, my tak naprawdę całą naszą tutaj, tą rzeczą, którą chcemy, my się dzielić tutaj, to właśnie dzielić się z naszej perspektywy, co my wierzymy i, i zobaczyć. Nasze, naszą perspektywę, z którą niekoniecznie się musicie zgadzać, ale my chcemy się dzielić, właśnie to w to, co my wierzymy. Jesteśmy w takiej serii, którą my nazwaliśmy w akademie, Wykonało się. Tak, mówimy o znaczeniu krzyża. Mhm. Tego, czym jest krzyż? Że krzyż dla nas często Polaków jest tylko najczęściej wiszącym gadżetem w domach, mhm. a myślę, że krzyż ma niesamowitą moc. I, I o tym mówi, co my mówić w najbliższym czasie. Eee, I w ogóle ja mam taki pomysł. Ja mam nadzieję, że trochę się będziesz się ze mną nie zgadzał. Mówisz, jak się pastorzy pokłócą na wizji, to ludzie będą oglądać. <laughs> Więc zachęcam do niezgody. No, do, żeby... okay. Ale, ale a przynajmniej do polemiki. Mhm. Eee, ale dzisiaj mówimy o przebaczeniu. No to będzie ciężko będzie. się nie zgodzić? Nie zgodzić. No to zobaczymy. No, Postaraj się. Postaram się. <laughs> I wiesz, i, i taki jest. Myślałem sobie dużo o tym, o tym przebaczeniu i o tym, jak ważne jest to, żebyśmy przebaczali innym ludzi. Mhm. Ale z drugiej strony, nie wiem, jak ty, ja mam tak często, że z tym przebaczeniem, że ja wolę czasem unikać w ogóle jakiejkolwiek konfrontacji, jak się coś złego dzieje, mhm. najłatwiej mi jest wiedzieć, weź zapomnijmy o tym temacie, ale, wie, ale i, i do tego zastanawiałem się, jak, też, dlaczego mamy w ogóle przebaczyć. Mhm. I, I super jest to, że patrząc na krzyż, właśnie, możemy spojrzeć na, na Jezusa i na to, że dla Boga przebaczenie jest mega ważne, mhm. bo jeżeli on dał swojego Syna, za to, żeby nasz za nas grzech, czyli pokazał wartość przebaczenia. Czyli on przebaczył, dając największą ofiarę. To, to naprawdę trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, jak ważne dla Boga jest przebaczenie. Mi się wydaje, że teraz to jest taki dobry fundament, że, że w, takich, w tych czasach teraz takich mediów społecznościowych, to chrześcijaństwo stało się takie bardzo spłycone mhm. I, I też jak nawet mówisz o krzyżu, że to jest też niesamowicie ważne, też wrócić do tego, że to chrześcijaństwo bez krzyża nie ma znaczenia, że mm. to nie, nie jest takie płytkie i, i dlatego to jest też takie, myślę, że to jest ciekawe właśnie dotykać tego takich tematów, które nie są nawet, nie są łatwe, ale mm -hmm. jak ty powiedzieliśmy jako ludzie to jest naturalny sposób, znaczy dla nas naturalne jest uciekać tak. zanim, za, zamiast się pewnymi rzeczami zająć. rozprawić czy zająć, tak, a, a myślę, że dzisiaj Abyś mógł tak naprawdę tak trochę sprawić, że będziemy się tak trochę ciężko czuli z tym. Chociaż oh. krzyż jest piękny, bo, bo krzyż nam e, ciężko w tym sensie, że, że to, co my próbujemy zakopać, to, to ja myślę, że to, co my zakopujemy, myślimy, że tego nie ma, a to tak naprawdę jest. I, i za, zostawione to po jakimś czasie będzie śmierdziało, ale lepiej to się z pewnymi rzeczami rozprawić. Tak, bo, bo my tak często patrzymy na przebaczenie, jak na. Zapomnienie. Mm -hmm. To nie ma nic wspólnego z przebaczeniem, bo mm -hmm. kiedy my przebaczamy, to my nie zapominamy. Mm -hmm. I teraz też nie chodzi o to, że teraz o ja ci to będę do końca życia pamiętał. E, Przebaczyć, ci, ale ci będę pamiętał, albo wiesz, przebaczę ci, ale pozwól, że opowiem o tym jeszcze wszystkim moim znajomym, żeby, żeby się upewnić, że wszyscy wiedzą, co mi złego zrobiłeś. To nie jest przebaczenie to, e, ale, a, ale też przebaczenie też nie jest zapomnieniem, mm -hmm. bo, bo myślę, że to jest, nie możemy zakrzywiać rzeczywistości nie? I, my, i, nie, i tworzyć sobie takiego matrixa, w którym żyjemy i, i sobie myślimy, że o, pff, w sumie to nic się nie wydarzyło, ale, to, ale to, jest pewne, to, jest pewne, to jest pewna rana, która się będzie za nami ciągnąć. I ja myślę, że to w ogóle jest takie ciekawe, że, że każda krzywda tworzy ranę. I teraz, to, żeby ona się zagoiła, to musimy przebaczyć. I, i to. I to my mamy ranę. Mm -hmm. To jest nasza rana, ta rana nie jest osoby, która nas krzywdziła, To jest nasza rana i to my mamy przebaczyć. A my często chcemy karać innych ludzi nie przebaczeniem. Czyli ja, sobie, ja, ja sobie mam ranę, robię źle, ale tak. myślę, że ja karzę kogoś innego. No dokładnie tak. To, to jest tak jak ja bym cię teraz wiesz tu nożem dźgnął a teraz ty będziesz mnie karać tym, że będziesz rozgrzebywać tą ranę. No, nie każesz mnie, tylko siebie. A tak często nie przebaczamy, właśnie. Mm -hmm. I myśląc, że ja mu pokażę, nie? Mm -hmm. że ja, ja nie jestem w stanie mu tego wybaczyć. Często takich stwierdzeń używamy. Mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest coś niewybaczalne. Mm -hmm. a, a to jest nasza rana, którą my pielęgnujemy i którą zaglądamy, patrzymy, wiesz, pokażemy jeszcze i zobacz, mm -hmm. jaką mam ranę popatrzmy sobie ranę razem i nigdy nie nie stanie się zagoić, bo my musimy przebaczyć, mhm. czyli ją oczyścić, czyli musimy, to będzie bolało, mhm. bo ja nienawidzę, że jak masz ranę, ja trenowałem kolarstwo, mhm. to jest zdanie, którego często używam, bo już niestety trenowałem <laughs> i miałem często rany i nienawidziłem tego momentu, po świeżej ranie, jak mi została ona oczyszczona mhm. wodą utlenioną, piekło jak 150, mhm. ale to, jest, co musi wydarzyć, żeby ona mogła się w sposób zdrowy zagoić, I mhm. to samo jest z krzywdą, kiedy ktoś nas krzywdzi, My musimy ją oczyścić, czyli przebaczyć. Mm -hmm. W ogóle jest ciekawe, że my, jak my, my z, ja jesteśmy ojcami i póki nasze dzieci, moje są małe, więc na, na straszne rzeczy czasem robią w domu, wiecie, wyleją herbatę albo e, nie posprzątają w pokoju i ja wtedy mam taką ranę <śmiech> <śmiech> i ja czekam, aż one mi przeproszą, bo do tego momentu ja nie przebaczam. Co nie jest absolutnie prawdą, bo nie będę czekał, teraz głupi przykład, A nie będę czekał, aż moja córka zacznie mówić i wtedy rozprawię się z wszystkimi krzywdami, które mi zrobiła. Ale nie ma znaczenia, jakie, ile ma to dziecko lat. Ja zdecydowałem im przebaczyć, bo to są moje dzieci. Cokolwiek mi zrobią, ja im teraz zdecydowałem, że je im przebaczę. Nie czekam na przepraszam, bo, bo trochę przebaczenie jest w moim interesie, mm. jeśli można tak powiedzieć, bo to jest moja rana, więc ja chcę się jej pozbyć. Ale my też sobie tak wiesz. Utrzymujemy to prawo mm. do tego, żeby kogoś mm, osądzać i żeby trzymać, nie przebaczając trzymamy jakby w, w naszych ręcach, rękach konsekwencje tego co ktoś zrobił w naszym życiu mhm. i przebaczenie właśnie polega na tym że my odpuszczamy i przekazujemy odpowiedzialność za to co ktoś zrobił panu bogu mhm. i ja myślę że to jest mega ważne i mega uwalniające bo my często nie przebaczamy z tego powodu że no ale jak teraz ktoś nie będziesz miał konsekwencji no tak. tego grzechu to co znaczy że on już w sumie Czy nikt my, my, my nie zrobił staramy się jakby wejść w taką y w rolę Boga, ale nie, nie tak, tak na, w, chcemy wejść w rolę Boga, ale nawet nie znamy tej roli Boga, tak? Bo Bóg wziął też swoją odpowiedzialność y, za, za pewne rzeczy, to tak y, wspomniałeś w wcześniejszej rozmowie kiedyś mieliśmy o tym właśnie, że Bóg bierze odpowiedzialność za to. nie? Ale my, chcemy, my chcemy być Bogiem, a z drugiej strony nie wiem jak Bóg by się zachował, prawda? Nie, no totalnie. I, i, to, i to, jest, to jest to, że my bierzemy, tak powiedziałeś, odpowiedzialność za czyjś za czy, za czy, za czy grzech, bo to mhm. jest, ktoś wykonał grzech, sprawił nam krzywdę, mhm. I my to trzymamy w sobie, że teraz, okej, okay, teraz ja jestem tym sędzią, który będzie rozprawiał, czy to jest OK. Ale najlepiej się upewnić, żeby właśnie wszyscy wiedzieli o tym, że ktoś zrobił mm. coś złego. No bo no jak to, przecież zapłatą za, za grze jest to, żeby wszyscy wiedzieli. Mm. No okay. nie. I, i, I my sobie to trzymamy, my właśnie rozpowiadamy, zamiast być tymi, którzy. Powinniśmy być tymi, którzy mówią, że biorą, rozmawiamy mm. jeden na jeden, załatwiamy to między sobą i oddajemy to w ręce mm. Pana Boga. I teraz to jest On w jego rękach. Okay. I my musimy spojrzeć na krzyż, i to jest. To jest trochę jak z Jonaszem, mhm. który nie chciał, żeby nie niwa się e, w historii Jonasza w Biblii. Mhm. Który nie chciał, żeby niwa została zbawiona, bo o, Pan Bóg, Bóg im przebaczy. Tak. On no, wiedział, że Pan, Pan Bóg I my też nie chcemy przebaczyć innym, bo wiemy, że jak oddamy go w ręce Boga, to on ich przebaczy. Ale z drugiej strony, kiedy my krzywdzimy drugą osobę, dokładnie tego chcemy, to chcemy przebaczenia mhm. naszego Boga. Mhm. I to jest dla nas kluczowe, żebyśmy mogli ruszyć dalej. Więc jakby to jest takie mega. Znaczy, bo to jest też tak, co to powiedziałeś wcześniej, też żartobliwie trochę, a to. To jest poważne, że tam wylana herbata, że przebaczenia. I to jest wiadomo, że to, no, to jest żartobliwie, ale my też się ludźmi, którzy skalują, tak? Czyli mm -hmm. my dajemy sobie skalę. E, i, i, I to jest właśnie ta skala przebaczenia, nie? Ile się da, ile się nie da? Tak. Ile można? Czy, tak. czy Bóg to wszystko wybaczył, czy nie. I, I ta herbata nawet jest śmiesznym przykładem, ale to jest jakby właśnie tak pokazanie, że, że to my robimy skalę, tak? Czyli, że mały, duży, średni, śmiertelny. Mm. Tak, są, są tak zwane grzechy niewybaczalne, tak, nie? no. Jeżeli to zrobiłeś, to już koniec. To po tobie, nie? Z to, mhm. tym ty możesz tylko iść do piekła. Ale, ale kiedy my spojrzymy na krzyż, mhm. właśnie, nie? Kiedy spojrzymy, ten no krzyż powinien gdzieś tu wisieć, powinniśmy na niego patrzeć teraz, mhm. ale kiedy my spojrzymy na krzyż, e, to zobaczymy, że krzyż był wypełniony nieprzebaczalnymi grzechami. Mhm. Kiedy Jezus szedł na krzyż, on sobie nie zrobił listy, że wiesz, zanim, zanim nie wszedł na krzyż, to nie było tak, że Pan Bóg wziął sobie listę i zaczął spisywać wszystkie grzechy, które do tej pory miały miejsce, ale że jest Panem Bogiem, też wie te, które się wydarzą, więc sobie zrobił listę i stwierdził, no pierwsza, druga wojna światowa, no nie wiem, no coś tam, wiecie, Korea, coś tam, Afganistan, coś tam, różne miejsca na świecie i, i on nie wybierał, które grzechy wyciągnie poza nawias. Okej, okay, za za pierwszą, za, czy za drugą wojnę światową, to ja nie będę umierał. Mhm. Ale za całą resztę to tu mogę, za tę resztę mogę umrzeć. Nie, Pan Bóg umarł mhm. za każdy grzech. Za totalnie każdy grzech. I nie ma czegoś takiego. I z, ilekroć nam przychodzi do głowy, że coś jest niewybaczalne, to spójrzmy na Krzyż i spójrzmy na Jezusa, który wybaczył, za, wybaczył przebaczył każdy grzech. Każdy nasz grzech. Mhm. I, I myślę, że to jest takie trudne. Mhm. No bo wiesz, no bo. Bo teraz, bo zaczęliśmy od wylanej herbaty i może, może niechcący, a z drugiej strony łatwiej czasem się odbić od czegoś prostego. Natomiast ludzie naprawdę przeżyli tragedie mm. straszne i, 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 i to może być, nie wiem, śmierć bliskiego przez to, że ktoś jechał po pijaku mm. i wybacz teraz tej osobie. Czy śmierć, wiecie, czy, czy różne inne Czyli rzeczy, które moje się dzieją. Może dziecko zachorowało, tak. czy, czy, czy umarło. Czy Albo coś, nie? I, i, teraz, I teraz trudno jest to wybaczyć, tak. ale z drugiej strony Bóg też nigdy nie powiedział, że mamy to zrobić na naszych własnych siłach, nie? I, i on, on jest Bogiem przebaczenia i, i, i on jest tym, który chce, żebyśmy wybaczali, ale on też, jeżeli to jest jego wolą, to nic, co jest jego wolą, nie zostaje bez jego też siły do tego zrobienia ja myślę, że to jest to, co Bóg chce zrobić. On dał nam siłę mm -hmm. do tego, aby wybaczyć innym ludziom. I to nie jest teraz tak, że my mamy to zrobić o własnych siłach, bo nikt nie jest w stanie. Ja się wypisuję pierwszy z tego klubu, nie? Ale mamy Boga, który ma siłę, żeby nam pomóc. I to jest takie niesamowite. I cała Biblia jest wypełniona. Taką historię, którą chciałbyś nam powiedzieć, dzisiaj, no, która w, taką. W, no, historia chyba dla mnie znaczy, taka Jest dużo takich historii. W Biblia jest tak. pełna tych historii, które właśnie pokazuje, jakby. To właśnie to nam się z ludzkiej takie perspektywy niemożliwe, tak? Ale właśnie to, co myślę, że to jest ważne, to będziemy to powtarzać, że to jednak krzyż powoduje, że niby ciężkie, ale to nie jest ciężkie, bo to on wziął na siebie ten też, mm -hmm. to, że daje tam siłę, ale historii jest tam mnóstwo jaką. Tak, ale, historię, ale tak? dla mnie właśnie, w chodzi o przebaczenie, to myśląc o, o tym dzisiejszym spotkaniu, to to totalnie dla mnie jest historia Józefa, nie? I, i historia Józefa, który, który był jedenastym z synów, e, był tym, powiedziałbym, lekko znienawidzonym przez swoich braci i, 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 i można Oni by się kłócić, lekko. można by się kłócić, czy mieli rację, ale z drugiej strony dzieciak, który miał sny, w której mówił, opowiadał wszystkim innym, że e, on będzie w samym środku, wszyscy inni będą się mu kłaniać, a, ty, a jego bracia, wiesz, ty masz... Chłopaczku, znajdź swoje miejsce w szeregu. Jesteś jedenasty w kolejce do wszystkiego w tym domu. Mam no że jeszcze w tamtych czasach to było ten taka, patriarchat był bardzo silny. Tak. tak. Ten pierworodny Pierworodny, błogosławieństwo. to wszystko. Także ten kontekst, jakby to też jest zupełnie wybrzmiało jeszcze inaczej niż teraz to by było tak, a no, jesteś jedenasty, no nie? Tak. Wciąż daleko do stołu. Ale daleko 11. tak Poczekaj, aż zostaniesz swoje słodycze, tak. nie? Mało tego jeszcze. Jego ojciec go najbardziej kochał i to pokazywał, bo zrobił mu super wypasioną szatę prawie z Hugo Bossa, można by powiedzieć. On też nie miał problemu z tym, żeby w niej łazić i się w tym obchodzić trochę, więc do tego momentu jestem w stanie zrozumieć tych braci, bo sam mam czwórkę, jakbym najmłodszy takie rzeczy robił, to też bym był lekko zirytowany. No ale bracia też przegieli. oni go wrzucili do studni, potem stwierdzili, jak ma zginąć studni, a możemy za tym czymś zarobić, no to sprzedajemy go do Egiptu. Józef był sprzedany do Egiptu, następnie był na służb jako sługą Potyfara, zarządcy jakiejś tam ziemi i bardzo szybko on tam awansował i stał się takim zarządcą jego domu. Ale w tym momencie jego żona Potyfara wrobiła go w zdradę, której nie było. Potyfar wrzucił go do więzienia, bo miał takie, takie możliwości. Z kolei w więzieniu Józef. Teraz by na pewno kręcili serial na ten temat. Myślę, że tak. Myślę, że dobry serial, by był brzmi jak dobry serial. Był w więzieniu, tam z kolei zaczął wykładać sny. To, co dziecka był, potrafił robić. I w pewnym momencie, kiedy z kolei Faraon miał sen i nie potrafił go wyłożyć, znaczenia znaleźć, to poprosili Józefa. I Józef zrobił to bardzo dobrze. Faraon zauważył, to, co, to, co jakby zinterpretował, to się zaczęło dziać w kraju, znaczy nastała wielka susza, znaczy, zanim stała wielka susza, oni zaczęli zbierać zboże przez 7 lat, potem było 7 lat suszy i i Józef stał się premierem, można tak powiedzieć na dzisiejsze czasy Egiptu, czyli drugim największym człowiekiem w Egipcie, w największym, wiecie, w tamtym najpotężniejszym kraju tamtego czasu. No i miał możliwość do zemsty. Bo miał wszelką władzę, która została, którą mógł mieć jako człowiek w tamtym momencie, żeby raz wysłać zebrać swoich ludzi, bo ja dobra, teraz wyjedziecie do moich braci, wszystkich teraz drugi, a drugim a drugi na liście będzie będą potyfarowie, to nie chcesz ich odpłacamy to co się stało bo Kres to jest nasza naturalna w drodze też na pewno się znamy. Tak. Swole, i pewnie kilku jeszcze innych i to byłaby naturalna to jest nasza naturalna reakcja na to jeżeli ktoś nam robi krzywdę w sensie miał poniekąd jakby ku temu powody tak znaczy no, no, miał, miał powody. No, to powody czyli właśnie... mnie zabić no, no co, potem sprzedać od, a teraz mam możliwość odebrać co moje tak, nie tak. I, i, i i ale i to jest nasza naturalna reakcja, ale to, ale to, co zrobił Józef, to przebaczył i to w taki niesamowity, myślę, sposób, bo, bo właśnie mając wszelkie możliwości do odpłacenia, do, do tego, co się stało, odpłacenia, wzięcia swojego, on jednak zdecydował się umorzyć dług, bo to jest ciekawe, że w Bibliach za każdym razem, kiedy mówi o o przebaczeniu, odnosi się do pewnego rodzaju długu, mm -hmm. który krzywdzący zadłuża się u tego, którego robi, któremu robi krzywdę. I nawet wiecie, w, w, wiesz, w, tym, w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, w wesecie jest napisane, i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Mm -hmm. I my często używamy takiego stwierdzenia, że jesteśmy winny przeprosiny. Mm -hmm. I, I ciekawe jest to, że to słowo winy w greckim jest, znaczy dokładnie długi. Mhm. Czyli w ogóle jest inne tłumaczenie, w które można powiedzieć: odpuść nam nasze długi, tak jak my odpuszczamy mhm. naszym dłużnikom. Mhm. I w Biblia też mówi o przypowieści o człowieku, który miał, był winien, tam równowartość, wiecie, 17 tysięcy pracowników przez 10 lat. I ten Pan mu odpuścił. On z kolei, ten, którym został odpuszczony, on nie odpuścił innemu, który wiesz, jakieś śmieszne pieniądze mu, mu wisiał. I on został jakby skarany. I Bóg w tej całej historii mówi, że mamy odpuszczać nie 7, ale 7. Razy, 77 siedemdziesiąt razy, bo kiedy Piotr się pytał, on tak odpowiedział. To odpowiadając tą historię, mamy zacząć rozpocząć nasz proces przebaczenia. Ale też ten proces przebaczenia jest w jakimś celu. To nie jest tak, że mamy... To jest przede wszystkim, żeby nasza rana została uwolniona, żebyśmy pozbyli się tej rany, która się sączy. Mhm. A, a, to jest jeden powód, ale drugi, idąc dalej, to jest powód taki, że i nawet patrząc na Józefa możemy to zobaczyć, że Józefa przebaczenie przynosiło błogosławieństwo. Mhm. Przyniósł błogosławieństwo. Błogosławieństwo przede wszystkim, ja wierzę w to, że dzięki temu, że on przebaczył, on nie miał ciężaru, który go mhm. zatrzymywał i on mógł zostać w ogóle tym premierem. Ale mimo, a dzięki temu, że został premierem, to całe narody miały jedzenie. Mhm. A, mimo to, a w momencie, kiedy jego bracia przyszli, to zawiła historia, jak to tam się działo, ale, koniec, ale on przebaczył swoim braciom, płakał razem z nimi, jest napisane, przyjął ich do Egiptu, zaopatrzył całą ich rodzinę. Mhm. I jest taki fajny fragment. Czy to jest takie w tej historii, to jest pamiętam ciekawe, że on jakby to przebaczenie to nie wystąpiło kiedy się spotka, tylko on był już gotowy na to, że on był już widać, że jakby jakiś ten… On nie czekał na przepraszam. Że, tak, on tak. nie czekał na przepraszam, właśnie to, że on nie czekał na to, tylko że on, on już to zdecydował, on już to zrobił, tak? Tak. To jest takie... Bo my często też mhm. myślimy, myślę o przebaczeniu, że jest mhm. że przebaczenie jest przyznaniem, że, że, że przebaczenie jest. Jest jakby stwierdzeniem, że nigdy nie zostałem skrzywdzony. Nie, przebaczenie uznaje krzywdę. Przebaczenie też odbiera moc tej przeszłości. Józef przebaczając, odebrał moc temu, co mogło mm. go zatrzymywać, dlatego mógł iść do przodu. I, i, i przeba też przebaczenie też traktuje krzywdę w poważny sposób. On no, nie mm. bagatelizuje krzywdy, nie udaje, że nic się nie wydarzyło. Ono traktuje ją poważnie. Ale i to dokładnie to, to, samo, to wszystko się u, to, to się działo u Józefa. I Józef użył tego przebaczenia mm. do błogosławienia. Mm -hmm. I jest, jest w momencie, kiedy oni już mieszkają w Egipcie i umiera. Ojciec Józefa, to bracia zaczynają się zastanawiać, czy może on nam przebaczył, dlatego że żył jeszcze ojciec, ojciec. Mm. i nie chciał zrobić mu krzywdy, wiecie, że teraz. Taki tak. miał jakiś tam... I jest, jest książka Ksiąga rodzaju 50 rozdział 15 21 wersetu. Kiedy bracia Józefa zdali sobie w pełni sprawę, że ich ojciec nie żyje. Pojawiły się u nich obawy. Co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które mu wyrządziliśmy? Posłali więc do Józefa taką wiadomość: twój ojciec przekazał nam twój ojciec przekazał przed swoją śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, bo rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, które o tym powiedział, powiedziało, no, rozpłakał się. Józef był bardzo taci. W sensie cały czas, to, to, dlatego tego że on nie zbagatelizował tej krzywdy. Ona cały czas była, on, nie jej, on jej nie negował. On cały czas wiedział, że to jest mega ważna sprawa. Po, po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia, upadli przed Jezusem sobą jesteśmy Twoimi sługami. 19 werset, Józef odpowiedział, nie bójcie się. Czy ja zajmuję miejsce Boga? To jest niesamowite. Pierwsza rzecz, którą powiedział, ej słuchajcie, ja mam dobre zamiary wobec Was, nie bójcie się. Ja Wam przebaczyłem, Wy, wy sobie coś umzduraliście, ja hmm. Wam przebaczyłem. I, I kolejne zdanie, czy ja zajmuję miejsce Boga? To jest dokładnie to. Hmm. On zrzekł się prawa do hmm. identyfikacji długu, który mieli jego bracia. On powiedział, hmm. Ty jesteś Bogiem. Znaczy, Bóg jest tutaj mm -hmm. tym, który jest, to, wasze, to w jego rękach jest wa wasza krzywda. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Czy ja zajmuję miejsce Boga? Mówi. 20 werset. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Mm -hmm. Zachować przy życiu liczny lud. Józef w niesamowity sposób zauważył i dostrzegł plan Boży w tym, mm -hmm. co się działo. My możemy mieć krzywdy, rany, mm -hmm. i my nie widzimy teraz planu Bożego w tym, ale możemy być pewni, że Bóg obraca wszystko ku dobremu. I 21 werset: Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał Was i Wasze dzieci, tak ich pocieszał i przemawiał im do serc. Niesamowite, mhm. właśnie Józef obiecał im, że będzie ich mhm. utrzymywał, będzie im błogosławił, mimo tego, bo im przebaczył. I to jest takie coś niesamowitego, że przebaczenie ma jakiś cel, przebaczenie mhm. ma nas uzdrowić, ale przebaczenie ma też koniec końców przynosić błogosławieństwo. Mhm. I nie wzięliśmy tego tylko z tej historii, bo Jezus na krzyżu, przebaczając nam, dał nam możliwość mhm. do błogosławieństwa. Jezus był, Jezus był tym, który ustanowił, że przebaczenie jest do tego, żeby nastąpiło błogosławieństwo. I to jest taki końcowy cel przebaczenia. I ja myślę, że to jest mega wyzwanie dla nas. Mhm. Bo, bo tak jak mówię, tu nie chodzi o wylaną herbatę, tu chodzi o seriożne, jak to można powiedzieć, mm -hmm. krzywdy, które nam się przytrafiły, rany, mm -hmm. które są straszne, którymi naprawdę trudno jest nam poradzić. I nie chodzi o to, że to jest jeden moment, decyzja, mm -hmm. teraz już nic nie ma, już jest wszystko okej, okay, teraz będę błogosławił. Często to jest proces, który zajmuje swój czas. Tak, Józef był, to był okres, który ten musiał to jakoś tak, to jest, ja, 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 ja uważam, że to jest decyzja, którą podejmujesz każdego dnia, mm -hmm. ale musisz zacząć podejmować tę decyzję. Tak. Ten pierwszy raz jest momentem, kiedy przebaczasz, ale będziesz przebaczał Co jutro, pojutrze. Wbrew po wbrew swojej sytuacji. Nie? Tak, takie... tak. I to jest to, że to przebaczenie ma być błogosławieństwem mm. i to jest dla mnie takie wow. Naprawdę nasz, nasz, nasz Bóg dał nam porządny przykład, a Józef jest kolejnym przykładem tego, że, że to przebaczenie jest po to, abyśmy błogosławili i to, mm. jest, to jest końcowy cel tego przebaczenia. Nie? To jest właśnie chyba piękne tym, żeby tak zakończyć, że właśnie przebaczenie to Celem jest to, to jest błogosławieństwo nie? i to jest takby właśnie nie zapomnienie, ale obrócenie tego. To co, to, co też pięknie, to Józef to potem pokazał swoim, swoim braciom, że, że wyście tak myśleli, ale Bóg to obrócił i to jest takie piękne, że my nie żyjemy swoją sprawiedliwością, tylko Bożą. Mhm. I, I wracając do krzyża, to właśnie ten, że krzyż pokazuje nam, że ofiara została spłacona i to Dokładnie, my nie tak. jesteśmy sędziami. On jest sędzią, ale jego sędzia jest na tyle sprawiedliwy, że on zapłaci ten dług. I to jest tak. takie właśnie, że to, co powiedziałeś, już nie, nie, nie muszę ja e, tego długu ściągać, ale ktoś inny, ja, ja się uwalniam i, i, tak. i żyjmy takim błogosławieństwem. Amen. 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 Dziękujemy Wam bardzo Co? i zapraszamy za Was. Właśnie historia, to jest takie dobra historia i, i niech się naprawdę przebaczenie stanie. Wie, wiemy o tym, że to jest ciężko, ale tak jak powiedział też, też Filip, zachęcam do tego, żeby zacząć ten proces, bo to, to jest proces. Czasami to idzie, idzie się do przodu, czasami się cofa, ale to jest piękny proces, który trzeba iść, mieć tą perspektywa krzyżek, perspektywę krzyża, którą która właśnie pokazuje nam, że to nie o naszych siłach i to jest największa też rzecz w tym, hmm. nie? Że, że to nie ma, nie powinno się odbywać o naszych siłach, bo my często nie mamy. Historia o herbacie może być mogę, mogę herbatę zrobić i czy przebaczyć, ale te inne rzeczy Bóg, Bóg daje tak. nam sił do tego, bo by nie oczekiwał od nas, gdyby nie potrafiliśmy tego zrobić. Ja, ja, ja tylko powiem prywatna historia. Przez dwa lata miałem zraniony palec, który nie mógł się zagoić. Dramat. W sensie, że jest szansa pozby pozbyć się ran, które mamy i jak one się ciągną za nami, to jest naprawdę całe nasze życie jest. Nie mogę grać w piłkę, nie mogę robić różnych rzeczy, tylko dlatego, że miałem jakąś ranę. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy przebaczyli, żeby pozbyć się jakichkolwiek ran w naszym życiu, bo są rzeczy, których nigdy nie zrobisz, póki będziesz zraniony. Super. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego Dziękujemy dobrego. Dziękujemy bardzo i widzimy się na następnym naszym spotkaniu.